To jestem ja, a za mną znajduje się Crafting, który dziś odgrywa tutaj kluczową rolę, gdyż każda receptura jest losowa i zmieniona na inną. Jak to działa? Już tłumaczę. Zebraliśmy swoje pierwsze diamenty, jesteśmy zadowoleni i uradowani po same pachy. Pierwsza nasza myśl, która przychodzi do głowy, to zrobienie diamentowego kill-offa. Już wyciągasz ten piękny stół, w którym zadzieje się magia. No i zamiast kill-offa można zrobić pieczonego skarba, który nie potrafi wykopać niczego. Wracając do tematu, mamy za zadanie zabić smoka i przejść grę. Naszym pierwszym zadaniem będzie znalezienie jakiegoś craftingu, ponieważ nie znając jego receptury, łatwiej nam będzie znaleźć go w jakiejś wiosce, niż kisić ogóra przez kolejne godziny, aby dowiedzieć się, jak wykraftować crafting. Dobra, zaczynajmy przygodę. Nie wiem, dobra, weźmy sobie po prostu na razie drewno, zbierzmy na luzie, na spokojnie. Tam widziałem, że jest chyba portal. Jestem ciekaw, czekaj, dobra, skoro z tego robi się deski, to możemy zrobić z tego. O, kurde! Nie, dobra, Fox! Jest, dobrze! Tam jeszcze jest statek, dobra, idealnie. Dobra, to teraz ESO. Dobra, weźmy sobie, zbierzmy ten portal, ty, to zobaczymy wszystkie drzewa. Mamy brzozowe, tu mamy takie, tam będzie jakieś jeszcze. Dobra, co z tego może wypaść? Z tego płytki się da zrobić, tak? No dobra. Kolejne drewno, o! Dobra, trzeba będzie tu wszystko przebadać, dosłownie, dobra. Z tego płytki, z tego mamy drewno, z tego mamy lapis, no dobra. Czy opłacalne? No nie wiem, nie wiem. Ktoś nie mam kill-offa, bym sobie wykopał te bloki złota. Dobra, ej, takie coś. Jest dobry start, jest dobry start, jest dobrze. Coś czuję, że będzie konkretnie dzisiaj. Dobra, o, akacjowe drzewo. Ale z akacjowego drzewa co innego mogliśmy zrobić. Czekaj, dobra, czyli mamy z tego belki i takie duperele. No niepotrzebne. Ojojoj, to jest źle. Głównie z tego, co znaleźliśmy, to w sumie nic. Nie no, tak serio, to wróciliśmy do statku, który widzieliśmy na początku. Nim znaleźliśmy mapę, która prowadziła do ciulowego skarbu, dosłownie nic mi się stamtąd nie przydało. A, no i znaleźliśmy wioskę, ale niestety nie było w niej craftingu. Ale były za to jabłuszka. Wiedziałem, że nie mogę poddać się tak łatwo. Czy Pudzian się poddał, ciągnąc samolot, będąc przytulnikiem z Brady? Nie. Czy Olejnik się poddał, gdy dostał wielkie plomby na banie, a jego sojusznik położył się na podłodze i zaczął płakać? Też nie. Musiałem pokazać swoją dominację i przewagę nad stadem. Pokazać wszystkim, że jestem Signal. A więc wyruszyłem w podróż, szukając innej wioski z nadzieją, że szybciej znajdę crafting, niż starego, który pewnego dnia powiedział, że idzie po mleko. 15 lat czekam, aby zjeść w końcu płatkę z mlekiem. Ty, wioska! O, dobra, tu musi chyba być. To jest pustynna jeszcze. Kurde, szkoda, że nie mam łódki. Trzeba tam płynąć. Jak tu będzie crafting, to ja nie wiem. To będzie coś pięknego. Czy mamy coś tutaj? Kaktus? Coś ciekawego robi? Nic, okej. Dobra, tutaj coś może być. Weźmy się, prześpimy. O, dobra. Coś z książek. Z książek nic nie możemy zrobić, kurde. Tego nawet nie możemy zebrać, nic nie możemy tu zebrać, bo nie mamy kill-offa, no kurde no. Czy mi się chce wychodzić? Nie chce mi się tam wychodzić. Skrzynia, o, chlebcio. Dobrze. Jest! 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 Dobra! Zaczyna się rozpierdziel teraz. Dobra, patrzymy co możemy robić. Drewno możemy robić, o. Z drewna nic nie możemy zrobić takiego. Ciulowo. A zróbmy na przykład buty. Ruda żelaza. A, czyli ciul. Co jeszcze tu możemy? Co jeszcze tu możemy? No buty, to wywalone w te buty. Pan, no nic zbytnio nie możemy. Dobra, bierzmy ten crafting i spadajmy. Dobra, wróćmy się do starej wioski. Poprzerabiajmy sobie te rzeczy i będzie idealnie. Będzie coś pięknego. Dobra, bo zapomniałem, co się z bambusów robi. Pierwsze zadanie za nami. Teraz przychodzi czas na drugie, jakim jest poznanie receptury na kill-off. Ogólnie, jak nie zdobędziemy kill-offa, to będziemy mieć przesrane i będziemy bezużyteczni jak benzyna w Tesli. Dzięki tajnikom i skillom, których nauczyłem się na szczycie Kongo, od starego mistrza 5 pasów i 7 boleści, wiedziałem co i jak muszę zrobić, aby posiąść wiedzę do wytworzenia kill-offu. Jednak okazało się, że zostałem oszukany, a starożytny mistrz okazał się... Parę godzin męczyłem się, zbierając przeróżne bloki. W międzyczasie udało mi się zrobić nawet netherite'owy beacon z mleczy. Tak, mlecze dają bloki netherite'u. I w końcu znalazłem to, co potrzebowałem. Ale dobra, czekaj, bo przecież mamy... Ja pierdzielę, przecież mamy tutaj deski, dobra. O, są deski, super. Zobaczymy, co możemy robić z sandstone'a. Jeżeli dobre jakieś rzeczy, to będzie git. Jeżeli niedobre, to nie. Dobra, co z tego? Ej, co możemy jeszcze? Czekaj, zróbmy sobie na razie, o tak. Dobra, czekaj.
Nie drzwi, płotki. A, nie zrobimy nic, okej. Magenta. Zbierzmy najpierw po prostu więcej tego drewna i zobaczymy, czy nam to opłaci, czy ta magenta. Nie chcę trochę tej magenty. Magenta jest taka, no niepotrzebna nam, bo więcej nic. Chociaż, ej, czekaj, stop. Nie, magenta się nam przyda. Magenta się nam przyda, bo jeżeli mamy z tego bloki szkła, to możemy zrobić szyby. Czyli dobra, czekaj, jednak robimy to. Tylko zróbmy tak. Czy możemy jeszcze coś bardziej zrobić lepszego? My? Nie! Yeah! No way! Jest! Jest! Pilof! Nie gadaj! Dobra, dobra! To mamy! Jakieś ciekawe rzeczy? Nie ciekawe, ale mamy kilo. Jest idea. Nie, czekaj, stop. Natkaj. Dobra, ja to pierdzielę, idę kopać. Idę kopać i jadymy kopać. Dobra, co będziemy mogli wykopać? Możemy wszystko wykopać. Możemy już do jaskiń schodzić, kurde. Jest zajebiście. Zobaczymy, co z węgla. O, zobaczymy. Dobra, pierwszy węgiel. Co z węgla możemy zrobić? Pieczone ryby. Nie gadaj. Serio? O kurde. Co tu jeszcze jest? Dioryt, o! A? Już mamy cię. Nie! O kurde! Gdzie to było? Ja chyba dobrze widziałem, czy nie? Nie gadaj, że my możemy sobie zrobić kilo diamentowy. Przez dioryt. Nie gadaj! Nie gadaj! Czekaj! Mieczyk! Wracamy do domu. Tylko wiadro trzeba. Nie, nie mam wiadra, kurde. Nie wiem, ze schodków? Nie, czekaj. Kilo. Płytka! Nie gadaj! Ja nie mogę. Jesteśmy uratowani. No jest coś pięknego. Coś pięknego. Co to jeszcze mogę? Shulkera mogę zrobić. Nie gadaj. O kurde, dobra. Jak łatwo. Skoro udało nam zdobyć się kilofy, postanowiłem iść do netheru po perły i place rody. To było czystą głupotą z mojej strony. Co w sumie świadczy moje IQ niższe od Chucka Norrisa. Jeden dodatkowy chromosom więcej od Einsteina. Zapomniałem, że mamy randomowy crafting, więc aby zdobyć oczy Endu, musiałem zdobyć inny przedmiot, o którym za chwilę powiem więcej. Jednak wysłuchaj mnie teraz, drogi widzu, ponieważ naszym celem jest zdobycie 750 subów do końca stycznia. I aby to się spełniło, to musisz zostawić suba wraz z dzwonkiem na kanale oraz lajka. Wielkie dzięki. Będziemy mieć portal w domu. Idealnie. Dobry pomysł. Ła! Przywita nas czerwony biom. Możemy z tego coś zrobić? Możemy z tego zrobić żyłę złota. Z tego możemy zrobić trzy dywany. Aha. No to czy... Dwarf? Okej, okej, okej. Dobra. Spierdzielaj, kolego. Dobra, chodźcie. Wy gówno, gówno mi zrobicie. Ehe, hej, wpadły. To jest idealnie. O, dobra, marchewki. O kurde, dobra. Dobra, ojojojo, kurde. Weźmy sobie załóżmy może te portki. No co prawda to nie był to basen mostowy, ale moja podróż w netherze robiła ze mnie bardziej większego pajaca. Ale się tym nie przejmowałem kompletnie, bo wiedziałem, że wszystko robię dobrze. Nie? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? No dobra, bynajmniej się starałem. Przyszliśmy szybko do domu i zacząłem wysilać ostatnie moje szare komórki, aby zaczęły działać. Aż w końcu. Jak zwykle zesrałem się, bo nie znalazłem żadnego sposobu, więc odpaliłem inny świat i po prostu sprawdziłem, jak spożyć oczy. Ty, dobra, mamy to. Ale jaja. W głębi duszy mam nadzieję, że za taki wyczyn powinienem mieć nagrodę Nobla. Dobra, nie pierdolę, tylko mów, jaka jest receptura na oczy Endu. No dobra, okazało się, że musimy przepalić terakotę w piecu. A żeby ją zdobyć, musimy zdobyć białe tulipany. Czyli znowu musimy zapierdolić. Zobaczymy zaraz, gdzie nas pokieruje czaperła. Dobra, musimy w tamtą stronę lecieć. Dobra, i tak zrobimy. Lecimy w tamtą stronę. Ja, dobra, muszę sobie zapisać spawn pointa.
Na razie. Po efektownym przygotowaniu się psychicznie i fizycznie na smoka byłem gotowy znaleźć jego portal i skopać mu to wielkie czarne dupsko. O, o, idealnie. Dobra, czyli jednak się dobrze wkopaliśmy. Super, elegancko. Teraz szybko znaleźć portal i lecimy bić smoka. Lesik? Co jest? Nie gadaj! Ja nie mogę, ale fart! Dobra, dobra, trzeba się będzie wspiąć. Dobra, zobaczmy, kiedy smok będzie perczował. Dobra, ustrzelmy parę kryształów. Dobra, perczuje, perczuje. Powinno się nam udać teraz. Teraz na wyczucie. Nie! Dobra, jesteśmy debilami. A? Ostatni kryształ. O, ty, jak idealnie. Dobra. Nie ma kryształ. Możemy go robić. Możemy go robić. O kurde, ale by mnie wleciał. Dobra, lądujesz? Perczujesz, perczujesz, dobra. Teraz cię załatwię, kolego. Dobra? Gdzie ty jesteś? Gdzie masz łeb? Masz łeb. Dawaj, nie! Nie uciekaj! Czekaj, co jak ty dalej perczujesz? Dobra? Dziwne. Dobra. Pokonany. Skończyliśmy grę. Minecraft z randomowym craftingiem uważam za zakończony.